David Bowie był osobą, która zmienił pewnego rodzaju myślenie na temat muzyki diametralnie. Ja też nigdy nie byłem wielkim fanem twórczości Davida Bowiego. Aczkolwiek jego wkład w latach 70-tych, 80-tych no to było mega i odważne, i łamiące stereotypy, i to oni przełamywali jakiekolwiek bariery. Teraz mamy tylko naśladowców. No, ogromna strata. Przecież miał tyle albumów, około 30 albumów ma na swoim koncie. No, wielki muzyk. No, też te okoliczności śmierci, że dwa dni po swoich urodzinach, tuż po wydaniu nowej płyty. Te legendy odchodzą, jest ich coraz mniej, a ja nie wiem, czy na ich miejsce wchodzą nowe, takie, które przetrwają tyle czasu. Więc zawsze jest szkoda, ale z drugiej strony, umówmy się, każdy z nas, rodząc się, ma świadomość, że kiedyś umrze. A 69 lat to nie jest aż tak wiele, ale umierają ludzie w młodszym wieku. To wszystko powoduje, że wszyscy się zastanawiamy, jakie to życie jest krótkie i jak trzeba ciężko cośkolwiek planować. No, ogromnie to jest to dla mnie taki znak, myślę, że trzeba się cieszyć życiem każdego dnia.